Spotykamy się na czwartym rajdzie śladami żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na Podlasiu, który jest skierowany do młodych ludzi. Oni też przyjeżdżają, tak? Dowiadują się, że w jakimś rowie przydrożnym leżą żołnierze, tak? I budzi się w nich jakieś oburzenie. Dlaczego tak jest? Mogę porozmawiać z ludźmi, którzy to przeżyli, którzy tam byli, którzy to widzieli, a nie, prawda, z książki, czy tam ktoś słyszał od kogoś. Po prostu takie informacje są bardziej z pierwszej ręki. Najbardziej mi się podobało w tym zbieranie informacji. Dowiadujemy się tu dużo różnych takich rzeczy, których nie ma opublikowanych gdzieś, czy na historii, na lekcjach historii nie są podawane te informacje. W ubiegłym roku cenne informacje udało się znaleźć na temat śmierci kapitana Młota. W tym roku także kilka nowinek o bytności dowódcy chociażby drugiego szwadronu w okolicach Osmoli. Tutaj macie najlepszą lekcję historii. Macie najlepszą okazję, żeby się dowiedzieć. Macie najlepszą okazję, żeby to poczuć. I to właśnie wy najlepiej będziecie wiedzieli, kto to jest. Kto to jest żołnierz wyklęty. Mniej więcej w tym czasie pierwszy szwadron 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej w roku 1945 dociera do Osmoli. Porucznik Zygmunt Błażejewicz spotyka się z miejscowym proboszczem, księdzem Marianem Godlewskim, i składa mu propozycję jedyną w swoim rodzaju. Księże proboszczu, trzeba pobłogosławić moje małżeństwo z siostrą Krystyną. Pewnie księża tutaj zastrzeżenia składaliby co do czasu przygotowania przedmałżeńskiego. Przygotowanie to było też swoiste. Siostra Krystyna w tym czasie z podognia ostrzału przeciwnika wyciągnęła kilkunastu żołnierzy porucznika Zygmunta. O godzinie 1 w nocy faktycznie to małżeństwo zostało pobłogosławione. Przy 6 świadkach, 4 chłopaków, to była obsługa ręcznych karabinów maszynowych ustawionych na schodach kościoła w Osmoli. I 2 było świadkami samego ślubu wewnątrz kościoła. Bardzo cenne w tym rajdzie jest to, że idąc po wioskach, w miejscowościach, gdzie kiedyś walczyli, byli partyzanci, mamy taką styczność z ludźmi, którzy mogli coś o nich wiedzieć. Spotkałem się z ludźmi, którzy sami byli tymi partyzantami. I to jest żywa historia, bo oni opowiadają nieraz z wokół to, co kiedyś się zdarzyło. Ja przynajmniej wziąłem udział głównie w tym rajdzie, żeby dla ludzi, dla tych ludzi, którzy, prawda, z wsi okolicznych, też jest przypomnieć o tym, co tam się działo. No, na pewno dużo się uczymy. Spotkaliśmy jednego pana, który był po prostu zaprzysiężony w 5. Brygadzie Wileńskiej. On sam z siebie postawił 2 pomniki na cmentarzu, za które po prostu dostał zakaz wchodzenia na ten cmentarz od proboszcza. Co was zainteresowało? Pamiętacie jeszcze? To ogłoszono u mnie w szkole, że jest coś o II wojnie światowej. Przyjeżdżamy od dobrych 4 lat. Zaczęliśmy się interesować tą historią. Mamy u siebie spotkania co jakiś czas, lokalne wypady, rajdy. Przede wszystkim musi być osoba, która zainteresuje tą młodzież. My mamy swojego dowódcę, który nas tak pociągnął. Dziękuję wam dzisiaj za to, że wypełniacie misję Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo podziękować panu Ławeckiemu za zaproszenie Najwyższej Izby Kontroli do tej dzisiaj wspaniałej uroczystości. No i chciałem przede wszystkim wam podziękować za kultywowanie tej wspaniałej tradycji, której no, na przykład moje pokolenie nie mogło przeczytać w podręcznikach. Przygotowaliśmy dla państwa taką małą niespodziankę, wydrukowaliśmy kalendarz pod tytułem 5. Brygada Wileńska. To jest tak zwane Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich. To jest ruch wywodzący się od Józefa Piłsudskiego, który jest kultywowany od wielu, wielu lat. Zjednoczyła nas jedna idea, to jest kultywowanie tak ważnej tradycji, to raz, a dwa, robienie rzeczy, które na co dzień są trudne do zrobienia dla ludzi cywilnych, którzy nie są związani z żadną tam organizacją. Swoją zdolność zdobywania wiedzy z poprzedniego roku, w tym roku potwierdził szwadron oznaczony kolorem niebieskim, dowodzony przez
strzelca Karola. Występuje. Naprawdę bardzo zdolny poszukiwacz. I do tego niezły piechur. Czasami jego szwadron przemierzał trasę dalej, a on jeszcze zbierał informacje w jakiejś wiosce. Zapraszam parę, która wczoraj zwyciężyła w konkursie tanecznym. Bardzo proszę. Dziękujemy ślicznie. Jeszcze raz brawa. Dziękuję bardzo za te dni. Bardzo bogate. Dowiedzieliśmy się wiele. Jesteśmy urzeczeni pięknem tej ziemi, Podlasia, przywiązaniem mieszkańców tej ziemi do polskiej tradycji narodowej, wspominania przez nich tych bardzo trudnych dla nich dni. Bo mówimy o ofiarach żołnierzy, ale przecież ilu cywilów zostało tu zabitych, ile domów zostało spalonych, ludzie wywiezieni, więzieni, to też jest tradycja bohaterska naszego narodu. Cieszymy się, zwłaszcza, że młodzież zachowuje te tradycje. Byliśmy wychowywani w takim duchu patriotycznym, aby pomagać swojemu krajowi. Często bierzemy udział w różnych marszach. Oddajemy hołd na różnych pomnikach. Uczy też jakiejś takiej pracowitości, samodyscypliny, pracy nad samym sobą. No i przede wszystkim jakieś ustalania priorytetów. Dzięki historii czuję się człowiekiem wartościowym. Dzięki temu wszystkiemu, co mi zostawili. Bo zostawia się nie tylko dom, pieniądze i komputer. Warto. Po prostu warto. Uważam, że każdy człowiek, który trochę jednak pomyśli sobie nad tym, dlaczego on żyje w tym kraju, skąd się tutaj wziął, będzie patriotą. Jednak będzie dążył do tego, żeby utrzymać te tradycje narodowe i tradycje takie nawet lokalne, które są. A tutaj bez wątpienia na Podlasiu jest tych tradycji sporo. Przekażcie tą wiedzę innym. Zachęćcie innych do tego, żeby też chcieli się dowiedzieć i chcieli to poczuć.